Cześć, witam Was serdecznie na kanale Kajak Klocki. Dzisiaj pora na prasówkę i na dzisiejszy odcinek wybrałam serię Lego Disney Księżniczka. To jest mój pierwszy raz z tą serią, jeszcze nie mam żadnego zestawu, a udało mi się kupić bodajże w Empiku taką super paczkę księżniczek, w której to znajdziemy dwa losowe magazyny Lego z super dodatkami. Będą to magazyny z 2020 roku. Za paczkę zapłaciłam 16,99 i jest to numer 1 na 2021 rok. Trochę przeleżała ta super paczka u mnie w szufladzie, ale wreszcie doczeka się recenzji. Tutaj mamy zaprezentowane, jakież to zestawy możemy zdobyć. Myślę, że pora otworzyć to duże opakowanie i zobaczyć, co mi się trafiło. Trochę zmasakrowane. No, ale musiało trochę poleżeć. Ten klej jest bardzo, bardzo mocny. I co my tutaj mamy? O, fajnie! Ten zestaw bardzo chciałam mieć w swojej kolekcji, ponieważ tutaj jest super łóżko. A tutaj dostajemy mini laleczkę. Od którego by tu zacząć? Myślę, że zaczniemy od tego, o numerze 2 na 2020. Przyjrzyjmy się zatem bliżej tej gazetce. Klocki na razie na bok. I co my tu mamy? Lego Disney Księżniczka, oczywiście czytaj i baw się. W środku znajdziemy dwa plakaty, dwie cudowne historie. O, i jest coś z cyklu Zrób to sam. Będzie można zbudować swój teatrzyk. Super. A tutaj mamy przedstawione klocki, które zostały dołączone do tej gazetki. Twoja zabawka to króliczek Aurory na jej łóżku plus nutki do śpiewania. Oczywiście nutki będą nad drukiem, także bardzo się cieszę. A teraz spójrzmy, co jest w środku. Oczywiście spis treści, jakaś reklama jednego z zestawów. Tutaj mamy taki wstęp, poznajmy się. Witamy w naszym świecie i mamy przedstawione wszystkie księżniczki. Bardzo dobrze, bo trochę będę mogła się z nimi zapoznać. Mamy tutaj Kopciuszka, Jasminę, Arielkę, Rozpunkę. Widzę też Bajanę. Będziemy ją układać w kolejnej gazetce. Mulan, Tianę. Powiem szczerze, jej nie znam, przynajmniej teraz nie kojarzę, z jakiej by to mogło być bajki. Tutaj mamy Bellę, Królewnę Śnieżkę oraz Aurorę. Tej bajki również nie kojarzę na ten moment. Dobra, spójrzmy zatem dalej. Rozpoczyna się tutaj komiks. Dalsza część komiksu. Tu jakaś reklama. Kurtyna w górę. O, tutaj właśnie mamy przedstawione, jak sobie ten teatrzyk własny zrobić. Spójrzcie, jak to może wyglądać. Myślę, że fajnie, że coś takiego pojawia się w tej gazetce, ponieważ rozwija to naszą kreatywność. Tu jest koniec komiksu, no i dwa plakaty. Spójrzcie, jak się to prezentuje. Oglądajmy dalej. Jakaś łamigłówka. O, tutaj mamy przedstawione, jak to łóżko Aurory sobie złożyć. Fajnie. Malowanka. O, tutaj mamy jakiś artykuł więcej o Królewnie Śnieżce. Możemy się z nią bardziej zapoznać. Potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Jest prawdziwą optymistką. Tutaj cały świat Królewny Śnieżki jest przedstawiony. To takie opowiadanie widzę. Tutaj mamy reklamę zestawu o Arielce. Jest to taka forma książki, coś takiego jak mamy w Harry Potterze. No nie mam jeszcze żadnego z takich zestawów. Nie wiem, czy kiedyś na moim kanale się pojawią. Wszystko przed nami. Tutaj znowu jakaś łamigłówka. I na końcu mamy elementy potrzebne właśnie do zbudowania teatrzyku. Tutaj mamy tło, a na odwrocie elementy, od których możemy sobie odrysować drzewka do teatrzyku, żeby stworzyć taką scenę.
Bardzo interesująca ta gazetka. Myślę, że niejednej dziewczynie zapewni dużo frajdy. No a teraz to, na co czekałam od samego początku. Zbudujemy sobie łóżko Aurory. Jest to zestawik malutki dla kategorii wiekowej 6+. Disney Princess, czyli Disney Księżniczka. To co, budujemy? Zatem rozpoczynamy budowanie łóżka Aurory. Łóżko będzie w takich właśnie bardzo fajnych kolorach. Będzie sporo złotego, będzie również trochę niebieskiego. No i elementy, które są bardzo cenne tutaj w tym malutkim zestawie, to takie, ja to nazywam ślimaczki w złotym kolorze, bardzo przydatne, gdybyśmy na przykład budowali zamek, to takie elementy jak najbardziej do wykorzystania. Spójrzcie, jak to wszystko fajnie będzie wyglądało. Parę kroków i już w zasadzie łóżko będzie gotowe. Mamy również fajną poduszkę. Tutaj dwa takie elementy. I co jest również cennego w tym zestawie, przynajmniej tak mi się wydaje, to takie klocki, które naprawdę nadają świetny charakter dla tego łóżka. Widać, że jest tak, że tak powiem, na bogato. Zwłaszcza gdy w ten zagłówek wepniemy takie oto kryształowe serce. Spójrzcie tylko na to. No, rewelacyjne łóżko. Jeżeli będziemy chcieli wyposażyć jakąś komnatę w zamku, to jak najbardziej to łóżko nam się przyda. Znajdziemy też tutaj takie nutki. Oczywiście jest to nadruk, więc myślę, że dość cenny element dla nas. Wepniemy sobie to tutaj. No i mamy również króliczka Aurory. Tak się przedstawia. Ja jednego króliczka posiadam. W jakimś właśnie zestawie z gazetek mi się trafił i chyba też nawet biały. Myślę, że warto sobie kupić taką właśnie gazetkę czy taką super paczkę, bo spójrzcie, no za niewielką cenę, bo tam było 17 zł, więc jedna gazetka wychodzi nam około 8,50. Mamy świetne łóżko, świetne elementy tajla nadrukowanego. Sami ocencie, czy warto, a teraz przechodzimy do gazetki numer 2. I już mamy przygotowaną kolejną gazetkę o numerze 7/2020. Książeczka jest poświęcona Wajanie. Tutaj również Wajanę dostaniemy jako mini laleczkę, ale do tego wrócimy na końcu. Teraz przyjrzymy się, co jest w tej gazetce. Będziemy mieli tu jako dodatek właśnie księżniczkę Wajanę grającą na tamtamie. Dwa genialne plakaty, jakieś kolorowanki, ciekawy komiks. Myślę, że zapowiada się to interesująco. Na pierwszych stronach jest spis treści. Tutaj fajny element tej gazetki. Mamy tutaj przedstawione wszystkie księżniczki właśnie z tej serii, ale również mamy tutaj grę. Przedstawione mamy, jak grać. Tu mamy gracz 1, gracz 2. Także możemy sobie tutaj poczytać gazetkę, porozwiązywać jakieś łamigłówki, zagrać w grę, pokolorować. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo zabawy. Mamy komiks do poczytania. Dalsza część komiksu. Oczywiście z Wajaną w roli głównej. A tutaj też ciekawostka, mamy coś z cyklu Zrób to sam. Można sobie taki tam stworzyć. Jest wszystko opisane, co będzie nam potrzebne. Także myślę, że to jest naprawdę świetna propozycja, świetna gazetka, która umili nam czas przez wiele wieczorów i dzięki której też możemy się właśnie kreatywnie rozwijać. Tutaj mamy dwa plakaty. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Bella i przyjaciele. Spójrzmy, co jest dalej. Tutaj kolorowanka. Strona poświęcona Wajanie, jak sobie ten tamtam złożyć. Jakaś łamigłówka. Tutaj też fajnie możemy sobie połączyć te kropki i zobaczyć, co zostało przedstawione na rysunku.
więcej uwajanie, więc możemy tę księżniczkę bardziej poznać. Również jakieś łamigłówki. O, mamy też labirynt. Świetnie. Kolejna malowanka. No i tyle. Bardzo polecam tę gazetkę. Naprawdę świetna. No a teraz pora złożyć mini laleczkę i jej tamtam. Złóżmy zatem wajanę. Widzę, że tutaj ma taką fajną spódniczkę z jakimiś chyba frędzelkami. Bluzeczka też świetnie nadrukowana. Nie wiem, czy to widzicie. Bardzo dużo detali. Na odwrocie również. Fajnie to wygląda. No i teraz pora na główkę. Włoski. Coś mi się to nie chce wpiąć. O, jest teraz. Tak się przedstawia cała mini laleczka. Myślę, że jest naprawdę urocza. Świetnie wzbogaci moją kolekcję mini laleczek. Położymy ją tutaj i teraz zbudujemy jej tamtam. Składa się dosłownie z trzech klocków. Tak to wygląda. Wajana otrzymuje tu również pałeczki. Chyba tak się to nazywa. Jedna i druga. I będzie mogła zagrać nam coś fajnego. Tak się to prezentuje. Naprawdę mini laleczka, bardzo fajna, z fajnym nadrukiem. Polecam serdecznie. Myślę, że warto było kupić tą super paczkę księżniczek. Jest to moje pierwsze zetknięcie z tą serią Lego Disney. I myślę, że całkiem udane. Dostaliśmy świetne łóżko, super minifigurkę, jeszcze królika, nadrukowany tile. Naprawdę, naprawdę warto było. Super dodatki. A ja zachęcam Was do oglądania innych odcinków na moim kanale. Oczywiście komentujcie, zostawiajcie łapkę w górę. No a co najważniejsze, subskrybujcie mój kanał. A ja zapraszam Was już na piątek. Piątek seria Powrót do przeszłości, gdzie podsumujemy całą serię Lego Friends poświęconą gwieździe pop. To do zobaczenia. Pa!